Siemano, z tej strony Daniel. W poprzednim odcinku nauczyliśmy się dodawać takie fajne oto pieniążki i expa. A w dzisiejszym odcinku nauczymy się kolejnej bardzo ważnej rzeczy, jaką jest save data, czyli zapisywanie tych wartości, żeby po zresetowaniu gry one dalej trzymały się na koncie, a nie resetowały ponownie do wartości 0. Tak więc zapraszam Cię do oglądania. Tak więc w naszej grze dodałem skrypt Leader Stats, w którym dodałem skrypt dodający pieniądze do naszego awatara. Jeżeli nie wiesz, o co w nim chodzi, zapraszam Cię do filmiku, do którego link macie w opisie, w którym tłumaczę, co to są Leader Statsy i jak ich używać. Dodałem także pusty skrypt Save Data, którego użyjemy do stworzenia właśnie zapisywania danych w naszej grze. Na początek, na potrzeby testputów, dodam do skryptu komendę, która po 5 sekundach doda nam 10 monet i 100 expa, tak żeby odpalając grę moglibyśmy zobaczyć, że nasz stan konta się zmienia, no i później się zapisze. Tak więc przejdźmy już do właśnie właściwego elementu naszego tutoriala, jakim będzie sam save data. Na początku, przed zaczęciem skryptu, musimy pamiętać, że nasza gra musi być stworzona, tak, opublikowana w Robloxie. Nie musi być publiczna, może być prywatna, ale musi być wrzucona do Robloxa, żebyśmy mogli odnieść się do jej serwerów. Wtedy możemy wejść w security i włączyć tą drugą opcję od góry, która włączy nam data stores, dzięki czemu będziemy mogli przechowywać różne dane na serwerach Robloxa. Teraz, żeby do tych danych się odnieść, będziemy musieli stworzyć zmienną lokalną. Nazwę ją sobie data store. I tutaj będziemy musieli się odwołać do game dwukropek get service i tutaj przywołać data store service. Jest to serwis właśnie Robloxa, który przechowuje dane z gier. Następnie musimy utworzyć kolejną zmienną, która będzie przechowywała nasze miejsce, że tak powiem, w tych serwerach. Po prostu my tą swoją grą utworzymy miejsce, gdzie będziemy przechowywać różne dane. Nazwijmy sobie tą zmienną MyData i tutaj wykorzystamy data store. Dalej wejdziemy do get data store, ponieważ chcemy zdobyć jakiś konkretny data store i możemy tutaj dać jakąś dowolną nazwę, jak chcemy to nazwać. Ja na przykład sobie nazwę my game data store i w tym miejscu właśnie będziemy przechowywać, to jest przestrzeń na serwerach Robloxa, w której będziemy przechowywać nasze dane. Teraz będziemy chcieli wywoływać funkcję dwa razy w momencie, gdy gracz dołączy do gry. Wtedy będziemy chcieli, aby wczytać dane, oraz gdy będzie wychodził, będziemy chcieli, aby dane zapisał. Zrobimy to za pomocą eventów. Jeżeli jesteś zielony kompletnie w skryptowaniu i nie wiesz ogólnie, co to są eventy, ponownie zapraszam Cię na mój kanał do serii podstaw skryptowania w Roblox, w której nauczysz się wszystkich podstaw potrzebnych do tworzenia gier w Robloxie. Chcemy wykonać event, który wykona się, gdy gracz zostanie dodany do gry i event będzie funkcją anonimową, która zwróci nam gracza, konkretnego gracza, który do gry dołączył. Analogiczną sytuację chcemy w momencie, kiedy gracz wychodzi. Tutaj po prostu zmienimy na player. Removing. Ok. No i teraz tak. Pierw zajmiemy się ogólnie wczytywaniem danych. Ważne jest, żeby na początku skryptu wczytywania danych dodać wait. Wait bez wpisanej wartości. Jak wiecie dobrze, gdy wpiszemy jakąś wartość w nawias, wtedy gra zaczeka konkretną ilość czasu. Przykładowo, jeżeli wpiszemy 1, zaczeka sekundę, jeżeli 2, 2 sekundy, natomiast jeżeli nawiasy są puste, zaczeka mikrosekundę, nie? Na internecie jest dużo informacji, niektórzy mówią, że zaczeka jedną klatkę, niektórzy 0,3 milisekundy, czyli to jest jakaś 1/300 sekundy. Jednak nie mogę zweryfikować, jaka jest prawdziwa. Fakt jest taki, że zaczeka bardzo krótki czas, a no dlatego, bo chcemy, żeby pierw dodały się te foldery, tak? Pierw mają się dodać te foldery, dopiero później mamy wczytać do nich dane. Chcemy, żeby to się wykonało w drugiej kolejności, dlatego zaczekamy taki milisekundę. No i teraz, będziemy musieli użyć czegoś takiego, co nazywa się pico. Jak to działa? A mianowicie pico też przyjmuje funkcję, którą wykonuje. Ale w momencie, kiedy wystąpiłby jakiś błąd, przykładowo nie moglibyśmy znaleźć danych, jakieś problemy z serwerem, to on nie wyrzuci nam błędu w skrypcie, tylko sprawi, że ten błąd zapisze się w jakiejś zmiennej. A w jakiej? Już Wam mówię. Tworzymy sobie tutaj zmienną podwójną. Pierwsza będzie to success,
a druga error message. I teraz, jeżeli wystąpi błąd w wykonaniu skryptu, success zmieni się na false, bo tu będzie wartość albo prawda, albo fałsz, w zależności czy się udało. Jeżeli się udało, będzie true, jeżeli nie, to false. Natomiast tutaj się zapisze wiadomość błędu i skrypt nie przerwie nam nic więcej, czyli nic się nie zepsuje, jest to bezpieczne, a przy okazji będziemy wiedzieć, co się dzieje w naszej grze. No i teraz tak, jako iż mamy zmienną razy dwa, bo mamy i expy i money, będziemy musieli odwołać się do dwóch zmiennych. Ale na początku powiem wam, jak odwołujemy się do konkretnych zmiennych. Robimy to za pomocą naszego serwera, tak jakby, czyli używamy tego MyData. I teraz, żeby pobrać zmienne, musimy użyć funkcji, która brzmi getAsync. Dzięki czemu pobierzemy jakieś informacje. I ta funkcja przechowuje jeden argument, którym jest jakiś klucz, pod którym będzie przechowana ta informacja. Moglibyśmy na przykład wpisać, że to będzie pod kluczem ABCD, tylko wtedy wszyscy mieliby pod kluczem ABCD tą informację. Natomiast my chcemy, żeby każdy gracz miał swój własny, unikalny klucz. Dlatego zawsze tutaj bierzemy naszego gracza i wpisujemy user ID, dzięki czemu pobierzemy ID gracza. Dlaczego nie bierzemy nazwy? No bo nazwę może ktoś zmienić, tak? No i by stracił wszystkie dane. Natomiast ID jest przypisane raz do jednego konta i nigdy nie zmieniane, tak? Więc będziemy mieć tutaj ID gracza, każdy gracz ma inne. I dodatkowo dopisuje się tutaj coś dalej. Jeżeli damy dwie kropki, to dodamy coś do stringa, tak? Jeżeli to jest jakiś tekst i chcemy dodać drugi tekst do tekstu, to używamy dwóch kropek w tym języku. No i możemy coś tutaj dopisać. Zwykle dopisuje się podłogę albo myślnik i następnie wpisuje się wartość, którą chcemy zapisać. My będziemy tutaj zapisywać pieniądze, więc dodamy money, tak? I na przykład jeżeli kodem gracza w tym przypadku byłoby coś takiego, to dopisze się do tego podłoga money i to będzie unikalny kod, którego nikt inny nie będzie miał. I na tej podstawie też będziemy wczytywać dane. Teraz, chcemy to, żeby to było zmienną lokalną, którą nazwiemy sobie przykładowo money data. I to tyle, tak? Więc teraz mamy MoneyData i MoneyData będzie szukało na naszym serwerze jakiejś wartości o takim konkretnym kodzie. I teraz, gdy zdobędziemy wartość o takim konkretnym kodzie, musimy sprawdzić, czy to się udało. If MoneyData, czyli jeżeli znajdziemy, wtedy chcemy, aby nasz player.leaderStats.money.value równał się tej wartości, którą pobraliśmy. Tak, no bo chcemy wejść do tego folderu, do LeaderStats, następnie do money. I ta wartość wczytana właśnie tam się ustawi. Będzie wszystko pięknie działało. Teraz druga sprawa, postąpimy analogicznie z naszym expem, ponieważ chcemy też, żeby exp się nam wczytywał. Więc robimy local exp data. W tym momencie możesz zapauzować wideo i spróbować samemu w swojej grze to dodać. My natomiast przechodzimy dalej. No to wyjdziemy w my data. Chcemy coś pobrać, więc wpiszemy get. I następnie weźmiemy naszego gracza, weźmiemy jego ID i dodamy do tego jakiś przedrostek, żeby gra wiedziała, że chodzi nam o expa, a nie o pieniądze. Dodamy podłoga exp. Ok, jeżeli to nam się uda, jeżeli exp data, wtedy chcemy w naszym player.leaderstats.exp.value przypisać właśnie tą wartość, którą przed chwilą zdobyliśmy. I teraz nasz skrypt by działał. Jednak dobrą praktyką jest informowanie nas, czy to działa. Czyli teraz chcemy napisać wiadomość, jeżeli udało się, czyli jeżeli success, tak? Można tutaj dopisać równa się true, żebyśmy wiedzieli, czy jest prawdą, czy nie, ale ogólnie gra, jeżeli nie wpiszemy tego, to automatycznie przyrówna to do prawdy. Czyli jeżeli udało się nam wczytać to, no to wtedy chcemy napisać wiadomość. Wczytano dane. Natomiast jeżeli nie udało się wczytać, czyli w przeciwnym wypadku, chcemy napisać błąd wczytywania danych. I do tego możemy jeszcze dać ostrzeżenie, czyli napisać
takim żółtym kolorem wyróżniającym się na czacie nasz błąd, czyli nasz error message. Żebyśmy wiedzieli, z jakiego powodu. Czy to może był jakiś błąd serwera, czy może my coś źle zawaliliśmy i nie znaleźliśmy takich danych. I teraz ten skrypt będzie pięknie działał. Jedynym problemem będzie to, że nie będzie, czy ty nie będzie zapisywał danych w momencie, kiedy gracz z gry wyjdzie. Także wczytywaniem zajmiemy się teraz. Jeżeli chodzi o wczytywanie, nie czekamy, bo chcemy wykonać to jak najszybciej, zanim serwer się zamknie, jeżeli to jest ostatni gracz. Więc znowu użyjemy naszego Piccola. Ja sobie to skopiuję, żeby nie dublować kodu i nie pisać na marne, i usunę po prostu całą resztę. I teraz, tak jak wtedy działaliśmy na MyData, teraz tak samo działamy, tylko zamiast get, brać, będziemy ustawiać, czyli musimy napisać set async. I teraz w tym set async przyjmujemy dwie wartości, bo po pierwsze wpisujemy, pod jakim kluczem chcemy tą wartość zapisać, po drugie zapisujemy tą wartość, tak? Przykładowo możemy napisać 50, my będziemy pisać player leader stats. Już wam pokazuję, jak to działa. Czyli naszym kluczem będzie to samo, co wcześniej, bo chcemy pierw zapisać pieniądze pod takim dokładnie kluczem. Natomiast naszą wartością będzie player.leaderstats.money.value, bo chcemy pobrać właśnie tą wartość, którą gracz ma w swoich statystykach. I to właśnie będzie działało. Tutaj widzicie, mam errora, krzyczy mi, bo zapomniałem nawiasu. I drugi raz chcemy wykonać dokładnie to samo, tylko z expem. Czyli bierzemy nasze MyData, wchodzimy w set async, bierzemy nasz kod, czyli player.userID, a do tego dodajemy nasz fragment, który brzmi podłoga i exp wielkimi literami. Tu jest ważne, żeby się nie pomylić, bo nawet zmiana jednej literki sprawi, że no niestety nie znajdziemy czegoś takiego na serwerze. No i chcemy tutaj wrzucić player.leaderstats.exp.value i to sprawi, że się nasze dane wczytają. No i tutaj analogicznie będziemy chcieli informować, jeżeli będzie sukces, to chcemy napisać print wczytano, przepraszam, nie wczytano, tylko zapisano dane. Może nie caps lockiem, bo to brzydko wygląda. A jeżeli sukcesu nie ma, no to wtedy chcemy napisać błąd zapisu danych. I do tego możemy walnąć wielki wykrzyknik, aby tutaj wiadomo było, z jakiego powodu error message. I teraz nasz skrypt będzie działał w prawie wszystkich okolicznościach. Zaraz wam powiem, dlaczego w prawie wszystkich i jak sprawić, aby wykluczyć ten jeden przypadek. Mianowicie odpalamy sobie naszą gierkę. Czekamy, aż za 5 sekund pojawi nam się tutaj money i exp. Mamy 10 money, mamy 100 expa. Wyłączamy gierkę i teraz po odpaleniu widzimy napis, że wystąpił jakiś błąd. Jak widzicie, żółtym napisem, tak jak mówiłem, krzyczy, że leader stats nie jest elementem gracza Danielowo. I co się stało? Ano, popełniłem literówkę. I dlatego robimy te printy. Wystarczyło dopisać dwie literki. Teraz, jak widzicie, wszystko jest dobrze. I dlatego warto robić te printy. Nie zrobiłem tego błędu specjalnie, ale na tym przykładzie nauczyliśmy się, że warto wpisywać na konsoli różne rzeczy. No i teraz, gdy wyprintujemy, jak widzicie, pięknie wczytano nasze dane. Mamy 20-100. I wracamy do gry, znowu mamy 20-100, czyli wszystko pięknie się wczytało. Włączamy jeszcze raz, powinno być 30-200 i 30-200 jest, czyli jak widzimy, skrypt działa, jednak czasami może się zdarzyć, iż niestety wszystko nie zadziała. A mianowicie w jakiej sytuacji? A w takiej sytuacji, że gdy ostatni gracz opuści serwer, gra ten serwer wyłącza. Tak, jesteśmy ostatnim graczem i wychodzimy z gry. No i niestety gra może wyłączyć serwer w trakcie wykonywania skryptu. Czyli może zapisać tylko pieniądze, a może nic nie zapisać. A może zapisać wszystko. Zależy od szybkości wyłączania serwera. No i w takiej sytuacji będziemy chcieli wykonać funkcję, która będzie wykonywała się właśnie w momencie wyłączania serwera. Robimy to za pomocą game. Bind
to close i function, dzięki czemu wykonamy jakąś funkcję, która wykona się w momencie wyłączania serwera. Chroni to nas także przed drugą sytuacją, o której nie wspomniałem, a mianowicie taką, że po prostu jest jakiś błąd serwera i wszystkie serwery Robloxa nagle wyłącza. Taka sytuacja miała miejsce jakiś czas temu. No i co? Tracimy to, co zrobiliśmy, a dzięki wykonaniu tej funkcji, mimo że wywala te serwery, to szybko zapisze jeszcze dane. No i teraz, chcemy wykonać pętlę specyficzną, która będzie wykonywała się w parach, czyli z naszym iteratorem i wartością, która będzie graczem, i chcielibyśmy, aby wykonywała się dla każdego gracza. Tak, taka funkcja wygląda w taki sposób. Chcemy, aby nasza gra leciała po wszystkich graczach, także wpiszemy tutaj players get players. Ok, i chcemy, aby nasza funkcja wykonywała jakąś czynność. A mianowicie chcemy, żeby nasza funkcja dla każdego gracza zapisywała dane. Możemy to zrobić za pomocą korutyny, co byłoby lepsze, ale korutyny są już bardziej zaawansowanym elementem skryptowania, nie chcę w nie wchodzić, a jako iż nasza funkcja będzie wykonywała się zwykle dla max jednego gracza, to po prostu skopiujemy sobie skrypt zapisywania danych taki jak powyżej. I tutaj zapisano dane metodą awaryjną. I to, takie wykonanie funkcji zabezpiecza nas właśnie przed różnymi niechcianymi sytuacjami, takimi jak chociażby nagłe wyłączenie serwerów, czy brak czasu na wykonanie skryptu. Teraz nasze dane będą bezpieczne, będą zapisywać się raczej w każdej sytuacji, możecie być bezpieczni, a jeżeli podobał wam się ten poradnik i chcielibyście docenić mnie, to zachęcam do zostawienia kciuka w górę i zachęcam do subskrypcji tego kanału, ponieważ to będzie bardzo pomocne. Ja wam dziękuję za oglądanie, czekajcie na następne odcinki, trzymajcie się, siema. A i piszcie w komentarzach propozycje na następne odcinki i poradniki.